Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Marcin, Marcin, drogi Panie Stanisławie, Janusz Korwin-Mikke, a także duża część środowiska radykalnie prawicowego są za karą śmierci i sprawiają wrażenie, jakby najchętniej już teraz, zaraz by ją wprowadzili. W związku z tym mam pytanie, czy w ich świecie Tomasz Komenda już by nie żył? Czy zanim pomyśli się o wprowadzeniu kary śmierci, nie należałoby zacząć od udoskonalenia systemu prawnego i sądowego, żeby nie dochodziło do pomyłek? No, pomyłki będą zawsze. Pomyłki będą zawsze, chociaż to jest tak samo. Wiemy, że są wypadki drogowe, ale nikt nie likwiduje ruchu drogowego, aż tam tak się udoskonali samochody, że nie będą tam powodowane wypadki żadne i tak dalej. Nikt to nie robi. Są takie pomysły, ale nie wiem, mam nadzieję, że one tam nie wejdą w życie. Myślę, że gdyby była kara śmierci, to pan Komenda nie dość, żeby żył, ale bardzo możliwe, że nie zostałby skazany. Dlatego, że no, wyszło to na jaw po tylu latach, że pan Komenda został świadomie wrobiony w tę sprawę. Świadomie wrobiony. Więc gdyby kara śmierci istniała, to no, nie mam jakiegoś wielkiego wyobrażenia o wrażliwości moralnej sędziów, ale wydaje mi się, że jest różnica między wzięciem na siebie takiej moralnej odpowiedzialności na swoje sumienie, za skazanie człowieka na 25 lat więzienia, nawet niesłusznie, ale za zamordowanie go, bo to by był mord sądowy. To by był mord sądowy. Więc mam nadzieję, że trochę by się sędziowie reflektowali. I proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie kara śmierci jest, to między wyrokiem skazującym a wykonaniem, egzekucją upływa bardzo dużo czasu. Wtedy podejmowane są rozmaite próby. Ale kara śmierci jest moim zdaniem konieczna, dlatego że jeżeli kary śmierci nie ma, no to my się z góry godzimy, że pewne przestępstwa będą musiały pozostać bezkarne. Na przykład człowiek skazany za morderstwo na dożywotnie więzienie zamorduje współwięźnia albo strażnika. Już nic mu nie można zrobić. To morderstwo, to przestępstwo musi pozostać bezkarne i to jest niedobrze. Także ja wielokrotnie się wypowiadałem na ten temat i nawet pisałem w mojej książce Dobry, zły liberalizm. Wydaje mi się, że takie obszerne uzasadnienie kary śmierci i tu nie chcę tego rozwijać, bo to by rozsadziło tu ramy czasowe tego cykielu, ale odsyłam w takim razie tam. Pan Michał Kuna. Dzień dobry, panie Stanisławie. Udało mi się raz dopchać z pytaniem, to czemuż by nie pójść za ciosem? No właśnie. Pierwsze. Wspomniał pan o rozmowie telefonicznej z księciem małżonkiem dotyczącej jego motywacji do przeskoczenia jednym susem z obozu Kaczyńskich do obozu Tuska. Czy miał pan kiedyś w przeszłości dostęp do gorącej linii z jakimś z ówczesnych dygnitarzy i czy z niej pan korzystał, aby nabyć trochę zakulisowej wiedzy na temat aktualnych wydarzeń? Nie, nie miałem. Nie miałem. Telefon do pana Sikorskiego, do księcia małżonka, miałem jeszcze z czasów, kiedy tam towarzysko żeśmy się znali, a potem już za wysokie progi, ale skorzystałem z tego raz, żeby się dowiedzieć właśnie o co mu chodzi i on mi wtedy bardzo enigmatycznie odpowiedział, ale wystarczyło mi to, żebym przeczytał ustawę o służbie kontrwywiadu wojskowego i o służbie wywiadu wojskowego. Przeczytałem te ustawy i rzeczywiście zrozumiałem, że Radosław Sikorski, książę małżonek, przekonał się, iż utracił zaufanie naczelnika państwa i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W związku z tym nie chciał już czekać na to, aż oni wykonają na nim egzekucję, tylko po prostu przeszedł na pozycje odwrotne. Drugie. Ciężko uwierzyć też, że owy
laureat Nagrody Gazety Polskiej, nagle doznał oświecenia i po przeforsowaniu jednej ustawy opuścił partię. Jak pan myśli, od jak dawna minister nosił się z zamiarem zmiany Jarosława na Donalda? A może sam coś nabroił, był już przeznaczony do ścięcia i wykonał ruch uprzedzający? Ja tak nie uważam, bo przecież książę Małżonek był ministrem w różnych rządach. Był tak człowiek urodzony w czepku, od razu do wyższych rzeczy był przeznaczony. I przecież naczelnik państwa nie musiał go mianować ministrem obrony w swoim rządzie. Być może, że musiał, ale ja nie znam okoliczności, które taki przymus powodowały. Ale jeżeli potem właśnie w tych ustawach już rola ministra obrony została bardzo ograniczona tylko do tego, że płacił tam wszystkim tym dygnitarzom wojskowym, a nic właściwie nie miał do gadania, no to w moim przekonaniu oznacza to nie tyle, że sam książę Małżonek coś tam nabroił, tylko że te okoliczności, które wtedy wymusiły na naczelniku państwa nominację go na ministra obrony, albo przestały istnieć, albo przestały mieć znaczenie, ale jakie to okoliczności były, to niestety tego nie wiem, więc nie powstrzymam się od jakichś takich domysłów. Trzecie, czy pana przyjaciel Janusz Korwin-Mikke doprowadzał pana do rozpaczy lub złości, gdy w czasie kampanii wyborczej po raz kolejny rzucał kontrowersyjną teorię, choć prawie zawsze słuszną i logiczną, podpuszczany przez redaktor Stokrotkę lub jej podobnych. Chodzi mi o sytuację, w której widział pan, że to prawda, co mówi, ale dlaczego akurat teraz rozgrzebuje ten temat i rajcuje nim osoby ewidentnie nieprzychylne? Z góry dziękuję za odpowiedzi i serdecznie pozdrawiam. No, trochę to było irytujące, ale ja wiem, że Janusz Korwin-Mikke ma temperament publicysty. I ten temperament czasami bierze u niego górę nad temperamentem polityka, bo to tak polityk to powinien postępować tak, jak to radzi Adam Mickiewicz. Kto tam, gdzie trzeba, zamilczy roztropnie, a wytrwa choć pod młotem, celu swego dopnie. Ja gdybym był na jego miejscu i na przykład Stokrotka mnie przesłuchiwała, to ja bym wtedy, że tak powiem, przed kamerą zapytał Stokrotkę takim konfidencjonalnym szeptem. Pani redaktor, niech mi pani powie, jak brzmi poprawna odpowiedź, to ja głośno ją tu wygłoszę do kamery. Ciekaw jestem, jaki by to efekt dało. A oczywiście pan Trevor Ochmanek. Wielce czcigodny panie redaktorze, Norman Finkelstein stwierdził, że amerykańskie władze zmuszają Polskę, żeby wypłaciła odszkodowania za Holokaust. Ale Stany Zjednoczone nadal przetrzymują majątki ofiar Holokaustu zdeponowane w amerykańskich bankach podczas II wojny światowej. To może Polska powinna wystąpić w roli adwokata i zażądać rewindykacji tych majątków, bo przecież część z nich należała do Żydów z polskim obywatelstwem i za ich pomocą zadośćuczynić częściowo przynajmniej roszczeniom wynikającym z ustawy 447. No ja nic nie wiem o tym, nie mam żadnych informacji, nie znam żadnych informacji o tym, że Stany Zjednoczone nadal przetrzymują majątki ofiar Holokaustu zdeponowane w bankach. Natomiast nawet gdyby tak było, to byłbym przeciwny wdawaniu się w takie właśnie jakieś transakcje. Dlatego, że wdanie się w te transakcje oznaczałoby, że Polska uznaje zasadność żydowskich roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego. Nie wolno tego zrobić. Pod żadnym pozorem. Dlatego, że Żydom najbardziej na tym właśnie zależy, żeby Polska uznała zasadność tych roszczeń. Tu już oni później od nas to wyegzekwują. Nie wolno tego głupstwa zrobić. Pan Łukasz Gałażyn. Witam serdecznie pana Stanisława. Ciekawi mnie następująca rzecz.
Otóż światowa lewica polityczna może liczyć między innymi na finansowego grandziarza George'a Sorosa, jak pan to określa. Natomiast ja chciałbym wiedzieć, czy światowa prawica polityczna może liczyć na jakiegoś swojego bogatego grandziarza? Może moje pytanie jest niezbyt lotne, niemniej jednak prosiłbym pana o odpowiedź. Czy wie pan coś na ten temat? Serdecznie pozdrawiam, życzę dalszej owocnej pracy. No nie wiem, szkoda, że tak nie jest, ale nie wiem. Myślę, że przyczyna jest taka, że lewica ma wytknięty cel w postaci rewolucji komunistycznej. Tam się taktyką różnią poszczególne odłamy lewicy. Natomiast prawica nie ma takiego celu. Nie chce przebudowywać świata w żadnym kierunku, tylko po prostu chce funkcjonować, chce, żeby państwa, żeby narody funkcjonowały zgodnie, że tak powiem, z takimi zasadami naturalnymi, a nie jakimiś, nie eksperymentować z nimi. No i stąd to trudno tu znaleźć sponsora, bo to no, właśnie nie bardzo jest co sponsorować. Podczas kiedy rewolucja komunistyczna jak najbardziej wymaga sponsoringu. No i tutaj stary kiejkut. No, panie Michalkiewicz, mamy tutaj do pogadania. Proszę tu odpowiadać na te oto pytania. Widzicie państwo, po tym rozkazującym tonie bym na końcu świata poznał starego kiejkuta, tak jak byliśmy kiedyś z żoną i z przyjaciółmi na jeszcze za czasów pierwszej komuny na takiej wycieczce na Roztoczu. No i chyba w Zwierzyńcu. Tam za kwatery żeśmy szukali, żeby tam przenocować. No i skierowano nas do takiej kwatery prywatnej. Wymagały wtedy zasady, żeby tam się zameldować, dowody zostawić. No i ten właściciel tego domu, w którym mieszkaliśmy, już tam spisał na tych dowodów i potem przyniósł te dowody nam. I po geście, w jakim wręczał nam te dowodziki, to bym rozpoznał na końcu świata milicjanta. Na końcu świata. Tutaj starego kiejkota też. No ale przejdźmy do pytań. Pierwsze. Taki był pan zawsze niby antysystemowy. A proszę wyjaśnić, jak to jest, że dopuszczono pana do Trybunału Stanu i to jeszcze w roli sędziego. Wszak mówił pan, że nie odbył pan nawet aplikacji adwokackiej, bo zły system zabraniał. Proszę tutaj się wytłumaczyć przed widzami i przybliżyć okoliczności dostania tej fuchy oraz jak się tam panu pracowało, czy smaczne były z tego konfitury. No muszę pana, panie stary kiejkucie, rozczarować. Widzę, że pan tutaj ma pewne niedostatki informacji. Otóż Trybunał Stanu jest takim reliktem okresu feudalnego, kiedy to szlachta miała własne sądy. Takie sądy tylko przez szlachcica. Szlachcic mógł być sądzony. Chłop niekoniecznie. A to dlatego później w Towarzyszu Szmaciaku poeta pisze, do czego doszło, żeby szlachtę przed sądy pozywały chłopy. No to tutaj właśnie szlachta utworzyła Trybunał Stanu, żeby chłopy jej nie pozywały przed sądy, tylko żeby to był taki sąd parów, prawda? I rekrutacja sędziów Trybunału Stanu odbywa się w ten sposób, że poszczególne koła czy kluby polityczne zgłaszają swoich kandydatów, no i mnie Unia Polityki Realnej zgłosiła. Z wykonywaniem, to nie była żadna focha, bo wykonywanie obowiązków sędziego Trybunału Stanu, no ja przypominam sobie, że jak ja byłem tym sędzią Trybunału Stanu, to dwa razy się Trybunał Stanu zebrał. Raz, żeby się ukonstytuować, bo to z urzędu, z ustawy prezesem Trybunału Stanu był pierwszy prezes Sądu Najwyższego, więc pan sędzia Strzembosz, pan profesor Strzembosz. A drugie, jak żeśmy tam się zajmowali sprawą immunitetu mecenasa Władysława Siły Nowickiego. To dwa razy się ten Trybunał tylko zebrał i śpieszę wyjaśnić, że za udział w Trybunale nie pobierało się żadnego wynagrodzenia. Żadnego, więc tu
Nie jest to żadna nie były to żadne nadzwyczajne okoliczności, ani żadnych konfitów z tego nie miałem, bo jak mówię, żadne wynagrodzenie nie przysługiwało za udział w Trybunale Stanu. Drugie pytanie. Wy, liberałowie, to macie teraz za swoje tyle lat gadania, że tutaj niewidzialna ręka rynku wszystko załatwi, a tu prywatne koncerny najpierw stworzyły świat, w którym jak cię nie ma w mediach społecznościowych, to praktycznie nie istniejesz, a teraz proszę, zasięgi ucinają, Korwina skasowali, resztę zaraz was czeka, to samo. Tak zadziałał wasz piękny, wolny rynek. Może byłby słuszny na poziomie małych i średnich biznesów, ale czyż nie widzi pan, jak potykacie się o własne nogi z tą waszą bezgraniczną wiarą, że wystarczy wpuścić wszystko na rynek i będzie gites i tenteges. Może czas uderzyć się w pierś i zmienić retorykę, na przykład w stosunku do wielkich graczy, a w szczególności mediów. A dlaczego niby? Przecież nie dlatego ci wielcy gracze, jakich pan nazywa, taką pozycję zdobyli, że dzięki wolnemu rynkowi, tylko wskutek tego, że nie ma wolnego rynku, że rynek medialny jest regulowany. No jak można mówić o wolnym rynku, kiedy na nadawanie telewizji, prowadzenie stacji telewizyjnej czy rozgłośni radiowej trzeba mieć koncesję. Panie drogi, no niech pan trochę myśli, tam nie tylko rozkazuje, ale i słucha. Trzecie pytanie. Tyle się pan nagadywał, że tutaj Tusk jest szykowany, by wjechać na białym koniu albo na jakiejś oślicy na fotel prezydenta. Co pan mówisz takie rzeczy? Przecież jest wyśmiewany i znienawidzony przez suwerenów. No i skąd ma tutaj wziąć odpowiednią oślicę? Co? Na Kidawie Błońskiej ma wjechać? No chyba, że puści pan swoją faworytę do tak niewdzięcznej roli. Czyż nie byłoby to nieludzkie? Oj, proszę się tutaj przyznawać do kolejnych pomyłek i będzie jak trzeba. Pozdrawiam, wierny słuchacz. No dziękuję za pozdrowienia. Ja bym tutaj polemizował z panem, jak to jest wyśmiewany Tusk i przez kogo? Przez część opinii publicznej, która przecież nie zamierza na niego głosować, tylko głosowała na pana Andrzeja Dudę. Część nawet z zaciśniętymi zębami głosowała na pana Andrzeja Dudę. Natomiast druga część jest zakochana w Donaldu Tusku przecież i tam na konsultacje jeżdżą do niego nie tylko wielce czcigodny poseł Pupka, ale i nawet pani Lempart jeździ na konsultacje. Także Donald Tusk, jeszcze nie skreślajmy go, w 2025 roku Donald Tusk jeszcze nie będzie miał 70 lat, w związku z tym no, jeszcze dużo czasu przed nim. A jeśli chodzi o ten tutaj wjazd triumfalny Donalda Tuska do Warszawy, no to przypominam, że w jego orszaku były dwie panie, wielce czcigodna, posągowa pani Małgorzata Kidawa-Błońska i pani Ewa Kopacz, także Donald Tusk miał wybór. Proszę państwa, i tym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do cykielu następnego.